Sobota z rana, wory z puszkami i lecimy na złom. Po kasiorę. No i kasa za puszeczki wpadła. 120 zł na dwóch. Także warto schylać się, zbierać. Kaska leży na ziemi. Także moi drodzy, z przyjacielem zrobiliśmy filmik. Przedstaw się. Hello, witam was. Także zarobiliśmy po 60 zł. Wpadło, nie? Puszeczki warto zbierać, nie ma co. Sobota ładnie wpadła z rana. Ładna pogoda. Trzymajcie się i miłego dnia. Po 60 zł drogą nie chodzi. No właśnie, trzymajcie się. W tym roku na pewno prezentów pod choinką na Wigilię nie znajdziecie, bo prezent jest u mnie. Od świętego Mikołaja. To co, moi drodzy, prujemy wora? Tu mam takie odpowiednie narzędzie, żeby rozpruć dziada. To moi drodzy, szybko zrobić, żeby zdążyć, zanim się ściemi, bo nie ma tutaj światła. I no nie wiem, najwyżej zważę tyle, ile urobię. 160 litrów to troszkę jest do zapełnienia. Nie liczę, bo nie chce mi się. Będzie ze 2000 tych puszek. Zresztą można to jakoś policzyć, nie? Ile żubra wychodzi na kilogram, 60 czy tam 70 puszek. Można to później jakoś przeliczyć, jak to. Zważymy, ile mniej więcej sztuk jest. No, kochani, wyrobiłem się, ale calutki, że mokry. Dałem po garach, ile wlazło. Co prawda nie jest do końca ten worek uzupełniony, ale to dlatego, że
że muszę go jakoś tu przywiesić do wagi i żeby się nie roztargał. Mam nadzieję, że wytrzyma. Nie jest jakiś tam mega ciężki. Kilo 255, no to 3 kilo 200 zróbmy, bo tak jak mówię, ona tam troszkę zawyża. Także po 4 złote 4 razy 3 to będzie ile? 12 12 zł ponad, bo tam te 200 gram 4,20 nawet te puszki, no to jakieś 13 zł. Nie, dobrze mówię, około 13 zł. Ponad może teraz zważymy sobie złom. Zdrożały puszki, bo ostatnio mam puszki tutaj u siebie w garażu zaniżyłem i liczyłem po 3,50. Byłem zaskoczony, nawet miło, że tak zdrożało. Oj, tutaj chyba tu nie będzie. Oj, 16 kilo tutaj puszek samych nie będzie. Może za 13 kilo. 14, no zobaczymy. Zobaczymy, jak to wyjdzie na koniec podsumowania całego. I złomu, niech będzie kilogram, bo tu wyszło kilogram 0,90, to wyrzucimy to, niech będzie równy kilogram. Po złotówce, no to wiadomo, złotówka, no chyba, że spadł jeszcze niżej, ale liczmy, że jest po złotówce, to liczmy, że jakieś 15 zł zarobiliśmy. Już tak zaokrąglam, żeby się ktoś nie czepiał, że... Dobra, pozdrawiam Was wszystkich, trzymajcie się i do usłyszenia i do kolejnego urobku i zobaczymy, jak nam to wszystko wyjdzie na koniec. A ja sobie to zaraz wszystko zapiszę, żebyśmy mieli jasność na koniec naszej misji. Cześć!